że sprzątam po sobie. Ten bajzel to twoje dzieło. Mnie on nie przeszkadza. Chciałem na spokojnie czegoś poszukać, ale to bez sensu. Wyprowadzam się dziś. Wyprowadzaj się. Wyprowadzaj. Nie będę cię zatrzymywać. Mam już dosyć twoich narzekań. Odczuję wielką ulgę, kiedy wreszcie przestanę słuchać twoich obelg i złośliwych komentarzy. Chcesz odejść? Droga wolna. Na co czekasz? Idź się pakować. Zgódź się, chociaż na krótką rozmowę. Nie mamy o czym rozmawiać. Jesteś źle wychowany. Chciałem ci tylko podziękować, że nie powiedziałaś Hilbertowi o tym zajściu w kawiarni. Zdenerwowałby się i jeszcze by cię pobił, a ja nie chcę problemów. Zrozumiałem, że zachowywałem się okropnie. W podły sposób wykorzystywałem jego przyjaźń. Rozmawiałem z nim i wszystko sobie wyjaśniliśmy. Ma rację. Jeśli chcę być kimś, muszę się uczyć i chodzić na zajęcia. Od teraz tak właśnie będzie. Cieszę się. Wracając do nas, co mam robić? Nie przestaję o tobie myśleć. Nie rozumiem, jak można tak postępować. W jednej chwili zostawiasz Monikę, bo zechciało ci się związać ze mną. Czego oczekujesz? Że ja też odejdę od męża? Chcę wszystko wyprostować. Nie ma sensu tkwić w związku, w którym brak miłości. I mówisz to ty? Ożeniłeś się z Moniką dla jej wpływów, jakbyś mnie nie znała. Nie znam cię. Okłamałeś mnie już tyle razy. Nie okłamywałem cię. Powtarzam po raz 30 i proszę, uwierz mi wreszcie. Związałem się z Moniką po pożarze targowiska. Idziemy. Fajnie się siedzi, ale mamy masę pracy. Słusznie. Najważniejsze są studia. Ja też idę. Podrzucić cię? Nie, dzięki. Pouczę się tutaj. Popatrzę, jak radzi sobie ten patałach. Widzę tu tylko jednego patałacha. Tylko szuka pretekstu, żeby przesiadywać w barze i sączyć piwko. Zobaczymy się w domu. Do jutra. Jeśli zajrzy tu Adrian, powiedzcie, żeby dzwonił na komórkę. Dzięki, że wpadłaś. Spotkamy się jutro. Za dwa dni wrócę po resztę. Może posłucham twojej rady i wywalę wszystko do śmieci. Uważaj. Daj mi jakieś pieniądze. Umyj się, ubierz i poszukaj pracy. Nic ci nie dam. W takim razie znajdę adwokata i oskubię cię. Muszę coś mieć z tych 20 lat, które z tobą spędziłam. Rób co chcesz, nic nie dostaniesz. Jeśli chcesz mieszkać w tym chlewie, sama za niego płać. Po co poszłaś do Natalii? Byłam ciekawa, jak wygląda. Skąd wiedziałaś, gdzie mieszkają? Zajrzałam do twojego notesu. Jak zwykle wtrącasz się w sprawy, które cię nie dotyczą. Wiesz, co osiągniesz? Tylko wszystko skomplikujesz. Nie zamierzam więcej tam chodzić. To bezczelna i źle wychowana smarkula. Zamiast cieszyć się, że poznała babcię, zaczęła się ze mną kłócić. Wszystko przez jej matkę. Po tym, jak się dla nich poświęcałem. Jak mi odpłacają. Co one sobie myślą? To śmieszne, co mówisz. Powinnam czuć się obrażona. Co mam zrobić, jeśli nigdy nie spotkałem tak pięknej i atrakcyjnej kobiety?
Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Śnisz mi się co noc. Chciałbym cię dotykać. Chciałbym całować każdy skrawek twojego ciała. Jak śmiesz mówić takie rzeczy? Miłość nie wie, co to wiek. A ja cię kocham. Pozwól mi okazać, jak bardzo. Albo natychmiast stąd wyjdziesz, albo zacznę krzyczeć. Jeszcze raz zaczniesz wygadywać takie rzeczy, a opowiem wszystko Hilbertowi. Dowie się też twój dziadek. Wyjdź. Kocham cię, ale nie będę całe życie cię błagał. Nikt cię o to nie prosi. Wyjeżdżam do Hiszpanii. Zostaw wszystko i jedź ze mną. Już się zdecydowałem. Jeśli pojedziesz ze mną, dobrze. Jeśli nie, pojadę sam. W porządku. Jedź sam. Myślałem, że mnie kochasz. To, co zaszło tamtego dnia, nie miało znaczenia. Spędziliśmy miło trochę czasu. Może dla ciebie. Trzeba być praktycznym. Twoje spojrzenie mówi co innego. Twoje usta również, kiedy cię całuję. Sam widzisz. Moje usta milczą, nawet jeśli chcesz wierzyć, że jest inaczej. Nie spodziewaj się, że dam się nabrać na twoje gierki. Możemy się od czasu do czasu spotykać, ale na moich zasadach. Najlepiej by było, gdyby wyjechały. Wiem, ale teraz, gdy mają Lucię po swojej stronie, nabrały pewności siebie. Nie podoba mi się, że Adrian pracuje w jej firmie. Codziennie będzie widywał się z tą Martą. Zasugerowałem mu, żeby udawał, że wierzy we wszystko, co mu mówi. Liczę na to, że Marta będzie zbyt zastraszona, żeby go wypytywać. Muszę chwilę odpocząć. Prześpię się. Chwileczkę. Nie idziesz do pracy? Rozmawiałem z panem Savaterem. Spotkamy się wieczorem w jego domu. Niech Norma zrobi mi kilka kanapek. Przestań zawracać jej głowę, bo narobisz sobie kłopotu. Nie wystarczą ci kobiety, które masz? To służąca. Chciałem, żeby zrobiła mi masaż. Wejdź, jeśli już musisz. Przyszłam do wuja. Nie wydaje mi się, byście miały na niego wyłączność. Nie, nie o to chodzi. Źle się czuję. Nie siedź u niego zbyt długo. Nie musisz być nieprzyjemna. Pamiętaj, że mam wpływ na ojca. Muszę zaakceptować wasz związek. O czym ty mówisz? Nie udawaj. Myślisz, że nie wiem, że ostatnio się z nim spotykasz? Domyślam się, co knujesz. Co takiego knuję? Wiem, na czym ci zależy. Ojciec ostatnio bardzo się postarzał. Tylko tak można wyjaśnić obsesję, jaką ma na twoim punkcie. Z drugiej strony, skoro macie dziecko, nie byłoby źle zalegalizować ten związek. Przyszła tu? Przypuszczam, że chciała porozmawiać również z tobą. Czego chciała? Pokłócić się, ale powiedziałam jej, co o niej myślę. Wciąż próbuję zrozumieć, czego ci ludzie od nas chcą. Ojciec nie dał nam nic i bez przerwy twierdzi, że powinnyśmy być mu wdzięczne. To chore. Obiecałeś, że się zmienisz. Nie dotrzymujesz słowa. To tylko dwa drinki na rozluźnienie. Przez cały dzień szukałem pracy. Jestem wykończony.
Kiepsko się starasz. Od kilku lat słyszę tę samą śpiewkę. W moim wieku o pracę nie jest łatwo. Bo masz wygórowane wymagania. Spuść nieco z tonu i chociaż zacznij. Jestem licencjonowanym księgowym. Nie myślę zatrudniać się jako kasjer. Dlaczego? Mówisz poważnie? Oczywiście. Masz gdzie spać i co jeść, ale od tej chwili nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Nie podoba mi się nowa Lucia. Taka jestem. Nie, prawdziwa Lucia istnieje. Musisz ją tylko pokazać. To niemożliwe. Dobrze więc. Sama tego chciałaś. Nie usłyszysz już o mnie. To znaczy, że rezygnujesz? Nic więcej mi nie pozostało. Wyjeżdżam do Hiszpanii i zostawiam ci twoją zemstę. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa. Jeśli się namyślisz, będziesz umiała mnie odszukać. Wiem, że to będzie trudne, ale życzę ci wiele szczęścia w Hiszpanii. Nie zamierzam przyjąć twojej propozycji. Wiesz, co mówisz? Przecież to niesamowita okazja. Możliwe. Mogłabym dostarczyć ci informacji, które pomogą zniszczyć firmę. Moim zdaniem chcesz ze mnie zadrwić. Sprawdź mnie i sam się przekonaj. No dobrze. Wrócimy do tej rozmowy, jak usłyszę od ciebie choć jedną istotną informację. Jeszcze jedna. Nie zamierzam ci płacić, ani wpływać na Diego, żeby przestał uganiać się za Lucią. Ależ będziesz to robić, żeby pomścić śmierć matki. Inaczej to nie ma sensu. ¿Qué gracia tiene Mónica? Lo que hablemos aquí. To, o czym będziemy tu mówić, niech pozostanie między nami. Jak zawsze. Ma nie wiedzieć nawet Eulalia. W związku z pańskimi podejrzeniami jest pewnie ostatnią osobą, która powinna się dowiedzieć. Eulalio próbował podkupić głównego inżyniera z Feniksa. Narzeczonego mojej byłej. Tamten oczywiście odmówił. Lucia ma nad nim całkowitą kontrolę. Na pewno z nim sypia. Przeklęte kobiety. Nie wierzę, żeby twój plan wypalił. Nie mam nic do stracenia. Alberto to trudny przeciwnik. Twojemu ojcu nie udało się go pokonać. Ty jesteś w stanie? Masz o mnie takie zdanie jak wszyscy? Głupia, nie nadająca się do niczego palnica. Nie, udowodnię ci, że jest inaczej. Dlaczego ja ci się w ogóle zwierzam? Twoja opinia i tak nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jesteście tu w charakterze gości. To Betty i Andrea powinny gotować. Tak naprawdę Betty, bo Andrea zawsze się wykręci. Uwielbiam gotować, więc wszystko jest w porządku. Nie mogę przestać myśleć o Adrianie. Co takiego wie o nim Lucia, że cię ostrzegała? Sama jestem ciekawa. Dlaczego po prostu nie spytasz? Zrobię to jutro.
Co ty wyprawiasz? Przepraszam? To ja. Przepraszam. Natalia mówi, że jeśli nadal będę się zachowywać jak niewinna panienka, znudzisz się mną. Co ty wygadujesz? Kobieta powinna zaspokajać swojego mężczyznę, a ja tego nie robię. Ale nie dlatego, że nie chcę. Mam ostatnio masę stresu i na samą myśl o bliskości wpadam w panikę. La simple idea de pensar en intimidad me da pánico.